No cóż, poprzednim razem Bandland skopał nam zadek, w sensie mi i Raymanowi. Nienawidzę w sensie tego poziomu. Ten w sumie też może possać, ten tym bardziej. A ten to jako tako wyszedł. Więc myślę, że można zabrać się teraz za Blue Mountain, za Twilight Gulch. I zobaczymy, jak nam ten poziom pójdzie, a raczej ten świat. Dobra, nasz stan żyć wygląda następująco. Mamy 21 i 2 kropki zdrowia. Więc no troszeczkę będzie tutaj ciekawie, nie powiem, że nie. Tutaj w razie co lepiej skoczyć, ponieważ czasami twórcy lubią parę rzeczy tutaj ukryć. O, i już zaczynamy walkę z tym frajerem. Ja go nienawidziłem za dzieciaka, dosłownie. Frajer jeden, frajer pompka. Dobra, mamy pierwszą klateczkę. Przyznam, że za dzieciaka właśnie nie lubiłem za bardzo właśnie tej sekcji z tymi ziomkami, co rzucają kamieniami. Nie powiem, że nie są oni upierdliwi. Dobra, mamy trzy klatki. Niestety tutaj poziomu nie zrobimy na 100%, ponieważ potrzebujemy jednej mocy, którą musimy wręcz mieć. Aczkolwiek jest jeden sequence break, który pozwoliłby dostać się tam do klatki ostatniej. Ale nie wiem, czy mi się go uda wykonać, dlatego że widziałem, że jest on możliwy w wersji na Sega Saturn. Nie wiem, jak z wersją na PSX-a. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się ze sobą jadło. Ach, wspomnienia, dokładnie tak. Dobra. Teraz spróbujmy się stąd wydostać. Z tego co pamiętam, w wersji na Atari Jaguar i na PC-ta tutaj chyba byłoby życie, aczkolwiek pewności stuprocentowej nie mam. Wait a second, siema Seba. Tak, to jest tym razem live. Bo nie udało mi się nagrać odcinka. Ale ten zapis ze streama będę prawdopodobnie tak czy siak kasował, dlatego że zrobię z niego kopię i potem, powiedzmy, zrobię to jako odcinek za pomocą edytora YouTube'a. Więc tak jakby to, co widzicie teraz, to będzie albo na niepublicznym, albo na prywatnym. I z tego zrobię po prostu kopię i tyle. Bo nie zdążyłem nagrać. Dobra, no to spróbujmy. Może uda się zrobić sequence breaka, ale wątpię w to, bo Rayman tutaj nie jest w stanie doskoczyć, bo nawet nie sięga w sumie do tego kółka, tego pierścienia. Mówię, to jest glitch, który jest możliwy w wersji na Sega Saturn, aczkolwiek żeby tutaj go wykonać, to trzeba mieć albo dobry, że tak powiem, trzeba mieć po prostu farta. A ja niestety do ludzi z fartem nie należę. Więc haha! Widzisz? Znaczy ja mówię, ja tutaj nie będę chyba tego pokazywał, bo i tak mi się nie uda, no bo bądźmy sobie szczerzy, moc biegania tutaj byłaby bardzo potrzebna. Chociaż przy odrobinie szczęścia może by mi się udało, ale szczerze w to wątpię. No, bo to trzeba albo skoczyć mega wysoko, albo... Czekajcie. Widzicie, no to... No, Bandland to... No... Ja uważam, że Bandland bardziej powinien być właśnie trzecim światem niż drugim. No dobra, no to w takim razie nie uda nam się, trudno się mówi, lecimy dalej. To jest w sumie ten, jeden z najkrótszych poziomów, w zasadzie jest najkrótszy z całego Blue Mountains. Dlatego, że tak na dobrą sprawę
Tak, na dobrą sprawę, to następne poziomy są troszeczkę dłuższe. I tam będzie jeden poziom, o którym wspominałem na poprzednim odcinku. Mianowicie ten z tym trolem Michaela Ancela, a raczej Michela Ancela. Bo w końcu to Francuz. I teraz czas na drugą sekcję, która ci się nie pokaże w momencie, kiedy zrobisz już 100% i pokonasz bossa. Bo do tej sekcji już nie będziesz mógł wrócić po pokonaniu bossa, bo coś... A zawsze lubiłem na niego Michael mówić. W każdym razie... W każdym razie... Co chciałem powiedzieć? A, dobra. Kiedy pokonamy bossa, to nie będziemy mogli wracać do takich właśnie sekcji. Ponieważ to jest coś, czego zapomniałem w sumie powiedzieć na poprzednim odcinku. Po pokonaniu bossa te sekcje pokroju właśnie ta, w której teraz nas goni pan Scops, będą po prostu zablokowane. No bo nie ma jakby sensu, skoro i tak pan Scops został pokonany przykładowo i odpętany przez tą energię Mr. Darka. O Jezu, i to są te pierścienie, których ja nienawidzę, nie? Te w sensie te czerwone. Albo szkarłatne lumy. Samotna skała 2000, hehe. Dobra, pyk, pyk, pyk. Mamy tutaj trzy rodzaje pięści, wszystko fajnie. I lecimy dalej z koksem. Bo Rayman Redemptions jeszcze nie wyszedł. Wow. Dobra. No i spierdzielił. Frajer jeden. Frajerzyna. Szkoda w sumie, że ta sekcja jest później zablokowana. Bo nawet w sumie fajny taki mini poziom. Nie powiem, że nie. Teraz uwaga, bo tutaj będzie łowca. Owca, łowca. Ale porobiony został frajer jeden. No, w sumie zgadzam się, Seba. Dobra. To był Twilight Gulch. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia, no to tak jak... W sumie nie wiem, czy mówiłem. Jeżeli mówiłem, to w sumie się powtórzę, a jeżeli nie mówiłem, no to... No to w sumie teraz się dowiecie, że moje wspomnienia z Twilight Gulch były takie, że w sumie poziom nawet był. Ale... Ten poziom... sprawiał mi, no, nie lada problem za dzieciaka i w sumie go zacznijmy. The Hard Rocks. On ma w sumie bardzo fajny soundtrack tutaj na samym starcie. Mega przyjemny. O, dokładnie tak. Lubię go bardzo. Przyjemny dla ucha. Nie powiem, że nie. I to jest w sumie pierwszy poziom, gdzie jest nam przedstawione, a w zasadzie są nam pokazane dwa exity. Ponieważ mamy tutaj exit na dole i na górze. Ale w sumie nic się tak na dobrą sprawę nie zmienia, tylko jedyna różnica jest taka, że o, znalazłeś exit u góry, o, znalazłeś exit na dole. Tyle w sumie. Więc nie ma tutaj żadnych ekstra rzeczy. Ty mówisz o tym, jak w dzieciństwie grałeś w te dalekie światy w Rayu 1, a wiele osób do Bongo His nawet nie przeszło. No widzisz.
I teraz taki trik w sumie przedstawię wam. O, dokładnie, skoczycie i macie żyćko. Nie wiem, czy ktoś wiedział, może ktoś wiedział, może ktoś nie wiedział. I to jest też mega fajna muzyka. Nie wiem czemu, ale ona mi się kojarzy z jakimiś tam grami RPG. Tak jakoś. Wait. Zginę, ale jednak nie zginę. Dobrze jest. No ale to jest literka P tylko. Bo tutaj wiem, że w wersji PC byłaby klatka, nie? Mam już kudę ten, trochę takiego pierdolca, bo mi się mylą te wersje trochę. W sumie to może pokażę wam te dwa exity, bo czemu by nie. Nie mam szczerze nic do ukrycia za bardzo. Bo z drugiego exitu możemy bezpośrednio dostać się do tego, do którego chcemy się dostać, czyli do tego pierwszego. Uwaga. O, dokładnie, tak? I lecimy. Tutaj trzeba mieć naprawdę mega refleks. Dokładnie tak. Myk. I myk. Dokładnie tak. Tu jest drugi exit. Ten taki najmniej ważny. A my teraz lecimy do tego w sumie dosyć istotnego, bo tam jest w sumie żyćko. No i uwaga na te komary. Skalne komary. O, dokładnie tak. I teraz czas na sekcję z lumami. Nie, kurde, najgorzej. Fuck this shit. Ja pierdziele, Jezu, to jest coś, czego ja nienawidzę, nie? O mój Boże. Skąd pewność, że wyjdzie o 8 rano? Jest informacja? Siema, Hot Joker. Sorry, że ja tak czatu nie czytam, ale staram się tutaj też, mówię, później z tego zapisu zrobić, powiedzmy, coś a la odcinek, nie? Tak, nagram Rayman Redemption. W sumie teraz zrobię pauzę i poczytam czat chwilę. Ja jak miałem 9 lat, doszedłem do Pencil Pentathlon i nie umiałem przejść tego poziomu. Potem okazało się, że nie wolno biegać przy tych ołówkach, jak to ogarnąłem to first try. No, te poziomy od Picture City są dosyć takie, no, do dupy. Yeah. Mam tylko szczerą nadzieję, że chociaż uda się te 30 albo 40 żyć zdobyć. Bo już na więcej nie liczę, nie? No ale zobaczymy. Wszystko się okaże w praniu. Nie wiem. Ja tego streama robię tylko i wyłącznie wyjątkowo, dlatego że nie miałem odcinka nagranego z Raymana, który powinien dzisiaj wlecieć. I dlatego ten zapis praktycznie będzie prawdopodobnie na niepublicznym albo na prywatnym i zrobię z tego zapisu kopię sobie, żeby później zmontować z tego odcinek. O, dokładnie tak, o to mi chodziło. Myk! Nie! Ej, halo, zaliczy mi się życie? Ty, życie mi się nie zaliczyło, najgorzej, fuck! Myślałem, że mi się zaliczy, o Jezus Maria. Za szybko wbiłem. Dobra, teraz trzeba tutaj się odbić, bo twórcy gry zrobili taki mały haczyk. To było tutaj? Nie, to chyba nie tutaj było. Nie, teraz się dopiero to odblokowało. Więc dobra, lecimy z koksem. Fuck, dobrze. Tutaj będzie teraz horda tych kamiennych psów, kamiennych żółwi, hehehe. Pamiętam jak na Let's Playu V1 bodajże mówiłem na to kamienne psy, nie wiem dlaczego. I z daleka ciśniemy, uderzamy klatkę.
Bo pierwsza faza z nim jest troszeczkę trudna, ale tak, to boss nie jest jakoś super trudny. Oj, dobra, zagapiłem się trochę, nie powiem, że nie. Miałem trochę laga mózgu. No dobra, no to skoro już ta klatka jest zebrana, no to możemy teraz iść dalej. Tutaj chyba było wszystko w porządku, jeżeli chodzi o wersję PC PS1. Bo ta runda bonusowa, z tego co pamiętam, normalnie była tutaj. Przecież mam 10 Tinksów w frajerze 1. Co, o co ci chodzi w ogóle? No, dawaj. Może trochę. Dobra, to jest runda bonusowa, gdzie trzeba zdobyć 15 Tinksów. Jedyna w sumie jaka jest różnica, to jest to, że mamy tutaj te znikające chmurki, ponieważ była podobna runda bonusowa bodajże właśnie w Bandland, gdzie... Nie, to nie było w Bandland, Boże, to było w The Dream Forest, gdzie trzeba było po tych, po zwykłych chmurkach skakać. Te rundy bonusowe w sumie nie są jakoś takie super trudne, chociaż... Ta, mogę przyznać, że za dzieciaka mi sprawiała problem, bo nie potrafiłem skakać po tych znikających chmurkach. Po prostu miałem za słaby refleks. Co niestety kończyło się zawsze tym, że miałem time up. Znaczy time up, time over. Fuck! Nie to. Wyjdźmy sobie w sumie exitem. Przynajmniej mogę teraz wam pokazać, jak wygląda taki typowy exit. Po prostu jedyne co on robi, to cię wyrzuca w sumie z poziomu. Dobra. Lecimy teraz do góry i tam jest klatka, dobra. W wersji PC, z tego co wiem, tam byłoby albo literka P, albo byłoby tutaj życie. No, Bandland jest taki, no trudnawy, nie powiem, że nie. Dobra, myk. Dobrze. Tutaj oczywiście fotograf, checkpointik. I tutaj wiem, że pojawiłaby się w wersji PC klatka, którą byśmy mogli zniszczyć. Ale żeby ją aktywować, to chyba trzeba byłoby tutaj podejść i ona by się tam z tyłu zaczęła aktywować. Znaczy zaczęła, pojawiłaby się po prostu. I teraz po raz drugi sekcja z goniącym ekranem. I to jest coś, czego ja nienawidzę w sumie w platformówkach. Jakby okej. Fajne, że jest... Fajne, że coś nas goni. Ale... Trochę uważam, że lepiej byłoby wiedzieć, co tam cię z tyłu goni, a nie, że musisz się domyślać. O, fuck, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. Jest... Jest dobrze. Teraz trzeba przeskoczyć. Dokładnie tak, tak. Uwaga, łowca. I dlatego zwykła pięść Raymana jest gówniana. Dobra. I po nim.
O, tutaj akurat na hita poszedł. I to jest trochę też denerwujące, bo to w tej gierce jest mega losowe. Teraz sobie przeskakujemy, ponieważ tutaj będzie żyćko schowane. Dokładnie tak. Miałbym oczywiście 24, ale niestety nie udało się. Bo dałem dupy po całości. I teraz czas na ostatnią sekcję. Tutaj będzie ten słynny troll Michela Ancela. Bo przecież Michel Ancel to jest taki, wiecie, prankster. Tak jak nasi pranksterzy na polskim YouTubie. Wiecie, Mateusz Chmielarek i tak dalej. Coś wam powinno to mówić. Tutaj mamy literkę P. Teraz idąc do tej literki P odblokujemy sobie klatkę. I to niestety jest takie typowe w tej gierce. Bo ta gierka lubi tak robić. Wej. Czy ta chmurka zleci tutaj? Nie, nie zleci, bo po co? Przy okazji będę wam mógł pokazać jakieś tutaj poukrywane życia, bo mniej więcej lokacje znam każdego poukrywanego życia. W sumie lubię te bębenki. Zauważyłem, że twój kanał nie musi być oto 16+, jedyne do czego się ograniczasz to przekleństwa i toń za często. I tak jakby cię ocenili, to byś był PEGI 13, ta. O, no widzisz. Znaczy ja w tej gierce jestem w stanie zebrać ogólnie z 90 żyć i tak dalej, czy z 80, ale... Niestety problem jest taki, że w tę gierkę gram... No już coraz mniej, bo trochę nie widzę sensu. Bo w tę gierkę się już zdążyłem tyle nagrać, że po prostu to jest głowa mała. A jedyny pretekst, dla którego wróciłem do tej gry, to jest praktycznie ten cały Rayman Redemption. Dobra, 4 klatki. 4 klatki. Teraz z moich obliczeń wynika tak. Jest jedna klatka, która będzie jeszcze w jednym miejscu. I ta trolująca. Więc powinno być git. Tak, zalicza się, bo Rayman Advance to jest Rayman 1. Tylko na Game Boy Advance. Dobra. Teraz robimy coś takiego. Myk. Oczywiście, że tak. 25 żyć. To jest ładny wynik. Auć. Teraz myk tutaj. No, pamiętam jak tutaj mój kuzyn się pitolił z tą w sumie kolczastą kulą. Nienawidził tej sekcji, że o ja cię pierdzielę. Ja w sumie też nie lubiłem za bardzo tego, bo no mówię, będąc takim 6-7-latkiem miałem problemy z kontrolą Raymana. I to takie fest problemy. O, i teraz będzie kolejny troll też ze strony Michela Ancela. Patrzcie, tutaj nic nie ma, co nie? Zobaczcie teraz, co się stanie w tym momencie. Przejdziecie sobie tutaj. I nagle, dosłownie nagle, zaraz zobaczycie, co się stanie.
Nagle się, kurde, z dupy klatka pojawia, nie? To jest takie głupie w tej gierce. Mimo, że ja tę gierkę już z dobre 30 razy przeszedłem, to uważam, że system klatek w tej gierce jest mega posrany. To jest takie mega trochę nie fair. Ja pamiętam, jak Biogames TV puścił jakiś... Jak jakiś gościu gra na ety, bo nie miał klatek, zamiast wpisać password w Raymanie na 100%. No puścił. O! Teraz wam pokażę w ogóle troll Michela Ansela. Patrzcie na to. Nic tutaj nie ma. Nic tutaj praktycznie nie ma. Kto by się spodziewał, że tutaj coś będzie? No raczej nikt. Patrzcie teraz na to. Nagle się klatka z dupy pojawia, nie? To trzeba naprawdę w tę gierkę grać na takim sprycie, że to jest hit. No ale dobra, ten poziom mamy zaliczony, więc jest wszystko w porządku. Mega lubię szczerze atmosferę w Blue Mountains. Jest mega fajna. Taka przyjemna bardzo. Lubię w ogóle tą polarną zorzę w tle. Jak i ogólnie soundtrack. Mega spoko. Dobra, może zapiszmy sobie teraz. Na wypadek, gdyby coś miało się spieprzyć. I teraz zrobię sobie taki krótki rant, żeby przeczytać, co tutaj ciekawego napisaliście. Tak więc, jeżeli kogoś nie przywitałem, to witam serdecznie każdego, kto tutaj przyszedł. Ale po prostu mówię, robię to do odcinka drugiego z Raymana, nie? Co tutaj piszecie ciekawego? No, pamiętam tam, że Biogames zwalił save. On przed odcinkiem musiał coś zapisać, a gra nie lubi zmian na karcie. Jeśli coś się na karcie zmieni, to gra nie umie tego nadpisać. Mhm. Czy zagrałbym w grę, którą byś wysłał? Nie. Powiem tak. Może to trochę zabrzmieć bardzo nie fair w stosunku do niektórych osób tutaj, ale mam pewien niesmak do fangame'ów robionych przez widzów. Bo ostatnio pojawiła się jedna osoba, która mi podesłała takowy fangame. I spowodowało to u mnie to, że musiałem robić restart kompa, dlatego że wyjebał mi bluescreena. I niestety przez takiego delikwenta raczej nie będę chętny na ogrywanie fangame'ów. Może kiedyś, jak powróci mi wiara w to. Bo na razie to taki mocno nieufny jestem co do tej kwestii. Szczerze powiedziawszy. Elo Degiof, AK Zaparty. Dupa nie na żywo, kurwa. Nie, ja myślę, że niestety fangame'ów od widzów nie będę ogrywał. Niestety, no wybaczcie, że tak właduję was wszystkich do jednego wora z tamtym delikwentem, ale niestety trochę nieufny się zrobiłem co do takich osób. Nie wiem, o jakiego crasha ci chodzi nawet. Hot Joker. No to po tamtej sprawie, co ci kiedy tam z miesiąc temu pisałem Pixel, co ten Piotr Bandicoot mi wysłał fangame'a, co mi wyjebał bluescreena. Zobacz co odcinek u Karolka, to wtedy będziesz wiedział. Mm.
Szczerze powiedziawszy, nie, raczej fangame'ów Crasha nie będę ogrywał na kanale. W sensie tam ograłem jeden od Ciapatego, ale to był jedyny taki fangame, bo wtedy wiedziałem, że mogę mu zaufać, bo go trochę znam, a Piotr w sumie to jest osoba, która była nowa, ale powiedzmy, że sprawy się trochę pokomplikowały. Ale tak czy siak na razie co do fangame'ów to trochę nieufny jestem i raczej nie będę ogrywał. Wybaczcie, może kiedyś. Dobra, więc można w sumie już... No ale wiesz, to jest jednak... Jakby to powiedzieć na Game Jolcie, a tam to w ogóle nie wiadomo skąd praktycznie pojawił się ten koleś z fangame'em. W zasadzie to nawet nie dał go na Game Jolta, tylko po prostu w zipie go wrzucił. No dobra, no to w sumie można powiedzieć, że wracam po przerwie na tym odcinku, który w sumie się może pojawić. No to tym bardziej, nie? Siema, fan Pumci. No dobra, no to w sumie można wrócić i teraz czas na ostatni poziom pod nazwą Mr. Stone Peaks. I tutaj nie pamiętam niestety lokacji klatek w wersji na PC. A jak jakieś mi się przypomną, to powiem. Ta, tutaj jest magik, który w zasadzie płakał, ponieważ nie miał swojej gitary i dzięki temu, że pięścią zaatakowaliśmy w kamień, no to utworzyliśmy mu taką gitarę i on nam dał super eliksir, który pozwala nam kontrolować w taki sposób helikopter. I w wersji PC-towej tutaj jakbyście polecieli do góry, to tutaj pojawiłaby się klatka w wersji PC i bodajże Game Boy Advance. To jest akurat jedyna klatka, którą na razie pamiętam. Ogólnie nie bądźcie zmyleni tym, że nie ma tutaj soundtracku. To nie jest błąd wersji cyfrowej na PS3 czy coś. Po prostu w tym poziomie soundtracku nie ma. Jedyne gdzie jest soundtrack, to jest taki jeden ekskluzywny w wersji na Game Boy Advance. I szczerze powiedziawszy, jak sobie go słuchałem kiedyś, to mówiłem, że jest spoko. Teraz uważam, że jest taki nawet. W sensie nie jest on może jakoś super zły, ale nie jest to taki soundtrack, który nie wiem, powoduje we mnie jakąś tam, nie wiem, moc adrenaliny czy coś. Po prostu zwykły soundtrack ekskluzywny tylko i wyłącznie dla Game Boy Advance. Oj, za blisko kolców. To się źle skończy w pewnym momencie. Okej. Kurde, myślałem, że zdążę skoczyć. Dobra. Okej, jako tako może się uda. Na razie to z tego co pamiętam, chociaż moja pamięć ostatnio to jest dosłownie złota rybka. To chyba 3 fejle były tutaj, bo wiem, że w poprzednim poziomie był. Fuck, kurde. Tego właśnie nie lubię, że on się tak blisko tych kolców czasami zbliża, nie? Hello Giant Pickle, siema. W porządku, powiedzmy sobie szczerze, że robię taki stream, z którego będzie odcinek. Dlatego tutaj trochę mniej czytam czatu teraz niż zwykle. Dobra.
To było dobre. Pyk, dobrze. Jest gitara, siema. Oj. Dobra, jest checkpoint. Mamy to. Zgodzę się 100%. Tutaj będzie klatka, dokładnie tak. Z tego co wiem, w wersji PC tutaj chyba też byłaby klatka. Aczkolwiek wiem, że też była jedna ekskluzywna klatka dodatkowo w tej wersji gry. A jak nie było tutaj klatki, to ta klatka, która jest teraz, w sumie, którą teraz zniszczyłem, pojawi się tutaj, w tym miejscu, gdzie jest to życie. W poziomie jest burza. O! I teraz sekcja, która jest dosyć ciekawa, ponieważ tutaj gra będzie wymagała od ciebie, żebyś za pomocą tej mocy helikopterka nieskończonego przecinał te linki. Pamiętam, jak ja tutaj i moi kuzyni praktycznie ginęliśmy, nie? Bo nigdy nie potrafiliśmy jakoś tego super tak synchronizować, bo za każdym razem, kiedy dochodziłem właśnie do takiej sekcji, to Rayman nawet nie był w stanie zdążyć przeciąć ostatniego sznura i dups. I wpadałem do wody za każdym razem. Zresztą mój kuzyn to samo. To była sekcja, gdzie praktycznie Game Over latał przynajmniej z 3 razy, jak nie 4. Dobra, woda uciekła na tamtą stronę, nic szczególnego tutaj nie ma. No i klatka, która tak na dobrą sprawę jest w każdej wersji gry. Tak więc w wersji PC też jest tutaj ta klatka. Tam na dole nic nie ma. Jakbyście tam spadli, to byście zginęli po prostu. Dobra. Teraz w sumie kolejny poziom, gdzie nie ma muzyki. I nie, to nie jest błąd. Po raz kolejny zresztą o tym będę przypominał, dlatego że jedyna muzyka, jaka tutaj leci, to jest właśnie ta, która teraz w tle leci, czyli takie bębenki. Co nie jest w sumie złą rzeczą. Przemilczę po prostu to. Dobra, myk. Dobra, tutaj żadnej klatki by nie było. Dokładnie tak, jest git. Siema, Florek. Dobra, i teraz idąc tutaj, to w wersji PS1 jest normalnie klateczka. W wersji PC natomiast tej klatki by tutaj nie było. Bo tutaj byłoby bodaj życie albo literka P. Co szczerze jest nawet spoko, bo w tym wypadku mógłbym sobie nadrobić kuleczki zdrowia. Ale jakoś, mimo że nie ma muzyki, to ten poziom mimo co jest i tak klimatyczny mega. No, oczywiście skała jest na 2 hity, jak ma się gównianą pięść. Fuck!
Dobra. Tutaj nie pamiętam co było, więc skoczmy sobie. Może będzie coś ciekawego, może jakaś literka P, może jakieś żyćko. O, P. A, no i oczywiście ten frajer się musiał zrespawnować. No bo czemu by nie? To jak już iść na całość, to iść na całość. Dobra, tutaj znikająca chmurka. Nie dam się nabrać na ten troll, Michel. Ansel. Jestem zbyt, że tak powiem, inteligentny na twoje trole gówniane. O. Ła! Dobrze. O, i pada śnieg. W sumie takie nawet spoko, bo jednak jesteśmy na górach, więc tutaj śnieg ma prawo padać. I ciekawostka, tutaj w wersji PC pojawiłyby się różowe kółka, które zabrałyby cię do ekskluzywnej klatki. Wersji na PC i na Game Boya i prawdopodobnie na DSi. O, jest magik, który chce 10 tych Tinksów. Pada śnieg. O, i mamy napis yes. Yes! 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 Dobra. I idziemy żyćko sobie nadrobić. Dobra. Runda bonusowa. Która w sumie jest mega łatwa. Nigdy mi ona jakoś super problemu nie sprawiała. Bo jedyne co tutaj trzeba to opanować mechanikę skakania na tych chmurkach i w miarę synchronizować skoki Raymana. Więc jest wszystko gitara. Gitarson się Manson. 25 żyć i lecimy dalej z koksem. Elo Chomsky, elo. Tak, Florek, pada Shrek. Dobra. Tutaj nie mam pewności, czy by się jakaś klatka pojawiła. Wydaje mi się, że po skoczeniu właśnie tutaj by się z tyłu klatka pojawiła, ale pewności nie mam, ponieważ tam mniej więcej pamiętam wersję PC. Nie tak dokładnie, jak co po niektórzy. O, jest checkpoint. I teraz kolejny troll oczywiście ze strony Ansela. Kto by się spodziewał, że musisz tutaj spaść, żeby zobaczyć, że tu klatka jest. No myślę, że osoby, które pierwszy raz grają w Raymana, by się nie domyśliły, że tutaj klatka jest. Aja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 j
Fuck, 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 dobra. Najlepiej właśnie robić w taki oto sposób, czyli po prostu łapać się krawędzi. To jest moim zdaniem najlepsza taktyka. Bo gra tutaj by ci kazała oczywiście niszczyć te meteoryty, ale komu się chce. Jej! Ostatni poziom w Blue Mountains jest zrobiony. Na 100%. Dobra, tutaj nas ścigają, ścigają, ścigają. Dobra. Myk, myk. Myk, 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 myk. Jest! Jest, jest, jest! Dobrze! Dobrze!
teraz możemy lecieć na Mister Scopsa. Oh yeah, dobra. Jedziemy z Koksem. Ten boss jest żałośnie łatwy, nie? Praktycznie zero problemu z nim. Mega łatwiutki on jest. Co prawda okej, stracę tam kropeczkę zdrowia, ale nie całe życie. No Stone, Jezus Maria, pomyliłem się. Scops, Stone, w sumie prawie jedno i to samo imię. Dobra, on teraz będzie tutaj oczywiście próbował przykoksić i strzelać jakimiś z dupy laserami. W ogóle to jest mega ironia, bo poprzedni boss, czyli Mr. Sax, miał bodajże 12 punktów zdrowia, z tego co dobrze pamiętam, a ten jedyny ile ma to 8. Nie wiem, to trochę wygląda jakby Mr. Stone był, nie wiem, zbyt łatwy albo po prostu zbyt słaby w porównaniu do tego Mr. Saxa. Ta, teraz on będzie próbował oczywiście przykoksić i atakować w taki, a nie inny sposób. Skąd my to znamy? I co teraz będzie? Co on teraz zrobi? Ta. Oczywiście zrzuci kamień. Uderzy o podłogę. Ten żało... Fuck. Dobra, zbyt blisko stałem. Okej. No dawaj, rzucaj, frajerze. Pyk. 2 punkty zdrowia masz zabrane. Dawaj, buty gadżeta. No, przyzywaj te, kurde, tych kamiennych frajerów. Zaraz z nim zejdę. Dobra. Myk. 3 punkty zdrowia zabrane. Woo! I gram z losem, wiem o tym doskonale. Myk. I teraz połowa... Oczywiście HP mu zabrana, to teraz on będzie te chmurki przesyłał, te w sensie znikające. Myk i myk. Dawaj, strzelaj z lasera. No. Dawaj. Ui! Dobra, oberwał. Jeszcze tylko 3 punkty zdrowia i będzie po bosie. Ta, rzucę kamieniem oczywiście, że tak. Nic szczególnego, nic nowego nie pokazałeś. Trochę smutne. Mr. Stone nawet ma w sumie fajne tło walki. Okej. Dobra.
Jeszcze dwa punkty zdrowia. Easy. Co prawda nie za pierwszym razem, no bo klątwa. Klątwa takich let's play długich. Ale przynajmniej będzie zaliczone. I tak lepiej mi idzie niż kiedyś, gdzie praktycznie Mr. Stone naprawdę sprawiał mi nie lada wyzwanie. Bo naprawdę walka z nim była mega przesrana za młodu. O, i to czasami też się zdarzy tak, że zbyt słabo zaatakujecie te mordę i właśnie będzie co będzie. Dobra. Jeszcze te dwa punkty zdrowia, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No, rzucaj. I strzelaj. Strzelaj. I dobra. Nic nowego. Zaraz rzuci kamieniem i trafi chmurką. Dokładnie tak. No. Jego typowy schemat. I po bosie. I ja trochę nie lubię tej animacji, nie? W sensie wolałem jego poprzednią mordę niż to, co teraz jest zaprezentowane, bo to takie trochę cringe jest. Nie powiem, że nie. O, i teraz Betilla nam da ostatnią moc. I to będzie moc, która będzie pod przyciskiem kółko, ale jako, że pod przyciskiem kółko mamy coś takiego, to jest taki... no wiecie, taka morda Raymana, nie wiem, ja to na to lubiłem robić, mówić Grim Face, ale to jest praktycznie moc, która jest w stanie wam odstraszyć łowców z pierwszego świata, coś o czym nie wspomniałem, ona jest pod przyciskiem kółko i teraz z tą beznadziejną mocą się żegnamy i teraz dostaniemy jeszcze lepszą moc, a mianowicie będziemy mieli moc, uwaga, zacieramy rączki. Co to będzie za moc? Osoby, co grały, oczywiście będą wiedziały, co to jest za moc. A mianowicie to jest moc biegania. I myk. I w taki oto sposób w 50 minut, 55 w sumie, kiedy ja to teraz streamuję, zaliczone Blue Mountains mamy. Dobra. Dobra, to teraz tak. Skoro Blue Mountains mamy zaliczone, to teraz możemy już iść na Picture City, ponieważ backtracking zostawię sobie praktycznie przed dostaniem się do ekstra świata. Aczkolwiek tutaj sobie zrobimy przerwę i zobaczymy, co tu piszą ludzie. To jest livestream, Kuba, tylko robiony powiedzmy coś a la premiera. Elo Vixuzen, siema siema, dawno cię nie było. Nie, to jest jakby livestream, tylko po prostu... Jako, że nie udało mi się nagrać odcinka, no to... Robię to powiedzmy jako live. I zrobię po prostu kopię tego z zapisu, przez co ten zapis, co teraz widzicie, skasuje. I ten zapis drugi, który będzie jako kopia filmu, zmontuję go jako odcinek. Jeszcze na dzisiaj. Tak. I nie chciało mi się ich wywalać. Jeżeli mam być szczery, trochę lenia mam, jeżeli chodzi o te rzeczy. A teraz niestety muszę was opuścić, bo idę z psem. I potem wrócę do mojego dalszego pitolenia a la odcinek. Przez co czat będę troszeczkę bardziej olewał.
Dobra, siema, siema wszystkim. Chwilę sobie tutaj pogadamy, czat poczytam i będę kontynuował dalej moje pitolenie. Siema Łukasz, siema Mixterinio, cześć wszystkim, co przyszli i tym, co też zresztą poszli. Widzę, że tutaj sobie coś tam o kobietach piszecie, daj więc wnikać w to nie będę. Dobra. Okej. No to jak nic ciekawego się tutaj nie działo, bo widzę, że tam... jeszcze Vexon napisał, siema i cześć Mateusz 97. Ale wiem, że chyba już ich nie ma. Siema Redux, cześć Capybar, yo, witam wszystkich. No tak z 2 minutki, 3 minutki pogadamy i lecę dalej jakby z komentowaniem. Zamiast to dziś całe skończyć? Nie, dzisiaj chcę jeszcze Picture City przejść i może te 2 poziomy z The Cave of Scops i jutro z rana po prostu zabieram się za nagrywanie już końcówki gry i wrzucam pod wieczór. I po prostu już potem Rayman Redemption lecę z koksem. Pom, ty masz oryginalną płytę i grasz na PS3 czy jakiś krak? Nie, to jest wersja cyfrowa. Miałem oryginalną wersję Raymana, ale oddałem mojej dziewczynie. To wersję Platinum. Nie, ja wyprowadziłem psa na spacer i jeszcze się przy okazji szybko umyłem. Rozumiem. No. W ogóle weź Capybar, powiedz, o której godzinie ma być dostępny ten Rayman Redemption? Bo ja słyszałem ponoć, że niby ma być jutro z samego rana już dostępny jako gra. Czy to jakby będzie jakaś konkretna godzina jako premiera? Bo tam ktoś pisał, że niby o 8 już ma być dostępna. Ja chyba sobie pogram w Revolution na 2. Razem z twoim let's playem, tylko muszę ogarnąć. Nie mam pojęcia, coś mi się obiło uszy, że o 14, ale nie wiem. No właśnie, mówię, to jest najgorsze, bo ja słyszę różne wersje. Jedni mówią, że niby o 6, inni o 8, jeszcze inni też coś innego gadają. To jest masakra w ogóle. Jaram się Raymanem Redemption. No bo jeżeli nie czasu polskiego, to u nas byłoby albo 15, albo pod wieczór. Bo to zależy jeszcze jakiego czasu by było. Bo jak to byłby angielski, to u nas byłaby 15, u nich 14. Nie wiem. Dobra. Tak czy siak... Dobra, to myślę, że mogę wrócić wtedy do, powiedzmy, komentowania. Myślę, że na czacie będzie w miarę spokój, tak mi się wydaje. Tak więc wracam po przerwie. No i udało nam się pokonać Blue Mountains. I technicznie teraz możemy zrobić powrót do Twilight Gulch oraz do pozostałych poziomów, gdzie brakuje nam oczywiście klatek. Ale myślę, że my sobie to zostawimy na sam koniec, tak jak już zresztą mówiłem. Czyli przed dostaniem się do kwatery Mr. Darka. Tymczasem zaczynamy piekło, a mianowicie Picture City. Jeden z gorszych światów, jak nie najgorszych z całej gry. Ale jestem ciekaw, jak mi tutaj pójdzie. Skupienie level 10 tysięcy, lecimy z koksem. O, no i super Capybar. No, więc przed chwilą mieliśmy tutaj Raymana Monalizę, hehehehe. Albo Raylizę, jakby tutaj ktoś chciał inny powiedzieć. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Ogólnie to z tego, co wiem, któraś z wersji, bodajże wersja na Atari Jaguar albo Sega Saturn, miała zupełnie inne tło w tle. Mianowicie była tam bardziej taka, nie wiem, w każdym razie coś innego niż to, co mamy tutaj. Bo w ogóle nie, czekajcie, w wersji na Atari Jaguar to zupełnie inny poziom tutaj był. Inna sekcja. Tak mniej więcej pamięciowo. Tak sięgam pamięcią w sumie, że zupełnie co innego tutaj było. W każdym razie jedziemy z koksem. No właśnie, wersja na PC.
A na Atari Jaguar to zupełnie inny poziom tutaj był, w sensie inna sekcja. Dobra, na razie jako tako idzie w miarę git, poza tym, że straciłem 2 punkty zdrowia. Robimy postępy, moi kochani. Wow, 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 antytunki, wypierdzielać mi stąd. Dobrze. Dobra. Jako tako po japońsku, jak to mawiają. Pyk. Dobra. Tutaj pamiętam, że te ołówki to była zmora za dzieciaka, nie? W sensie, ja miałem o tyle upośledzone jakieś takie sterowanie Raymanem. W sensie chodzi o to, że ja tak upośledzony sposób sterowałem Raymanem, że za każdym razem nie trafiałem w ołówki i spadałem do tego atramentu. I to było troszeczkę takie mega cringe. Jak teraz sięgam pamięcią. Zresztą mój kuzyn to samo miał. Ale gorszy chyba od Eraser Planes może być tylko Pencil Pentathlon, bo tam jest jedna taka sekcja, która jest mega gówniana. Ja jej szczerze nie lubię bardzo. Dobra, tu jest literka P. Nie pamiętam, czy w wersji PC tutaj była klatka. Niestety tutaj mówię, nie pamiętam za bardzo, bo... To jest trochę błąd, bo mogłem w sumie ograć wersję na PC-ta przed ograniem wersji na PS1 i bym miał jakby wgląd, bo tutaj tak bardziej z pamięci lecę. Ale jeżeli ktoś, jakiś spec, kapibar, właśnie patrzę w twoją stronę, to pewnie mi napisze, czy tutaj była klatka, czy nie. Bo naprawdę, ja tylko tam mniej więcej pamiętam. Dobra, lecimy w takim razie, robimy coś takiego, pyk, dobra. I teraz, o nie, to będzie to, to tutaj to jest po prostu hit nad hitem, co tu się będzie działo, co tu się będzie odpierdzielało, dobra. Dobra, udało się, na farcie, ale się udało. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że twórcy lubią trollować? Właśnie to jest jeden z ich troli, nie? Wchodzisz tutaj i nagle z dupy się z tyłu klatka pojawia. I to jest coś, czego trochę nie lubię w tej grze. Znaczy, jest to niby spoko, bo w sumie taki troll... Bo kto by się domyślał, że coś takiego będzie miało miejsce, ale... Ale no. Może się uda za pierwszym razem, bez zginięcia. To byłoby cudo, nie? Wtedy bym mógł powiedzieć, że okej. W miarę się przygotowałem psychicznie na Eraser Planes. I od tego momentu, kiedy mamy wszystkie moce, możemy robić bezproblemowo poziomy na 100%, ponieważ niczego nam nie brakuje. Technicznie, tak jak zresztą wspominałem, mógłbym wrócić do poprzednich poziomów, ale no nie chce mi się w sumie za bardzo. Wolę to na sam koniec zostawić. No i gitara, siema, kurde, za pierwszym razem, myk, myk, myk. To mnie w ogóle zastanawia, co to jest tutaj u góry. W sensie to takie świecące, bo wiem, że w którejś z wersji tutaj była podka z tym helikopterkiem. Nie wiem, czy w tej wersji też to jest. Bo tak mniej więcej pamiętam z filmiku bodajże Haruki Tavares, albo kogoś tam. Sorki, że tak cicho jestem, ale muzyka, która leci w tle, jest piękna po prostu, nie? Zawsze tak uważam i zawsze tak będę uważał.
Dobra, wiem jak to teraz zrobić. Trzeba będzie się tutaj tej gumki złapać. Tej gumki, która jest obklejona brokatem. O! I teraz lecimy do góry, ponieważ tu jest żyćko. W sumie muzyka, która leci w tle, też nie jest w sumie wcale taka zła. Z tym, w sensie tam, rysowaniem. Hehehe. Tak, tych kosmitów możemy atakować, ale ja nigdy nie radziłem, nigdy nie polecałem tego robić, dlatego że różnie się to może skończyć. Zawsze miałem tendencję taką, że jak miałem literkę P, to zawsze lubiłem ją zbierać, nie wiem dlaczego. Głupie, ale w sumie śmieszne. Dobra, teraz uwaga, bo tutaj będzie życie. Nadziałem się o ołówek, niedobrze. Ying-yangi z kolcami! Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Na razie idzie w sumie ok. Mogło być naprawdę gorzej, uwierzcie mi. Mogło być 100 razy gorzej. Może jest szansa na te 40 żyć. To byłby całkiem ładny wynik. Ok, uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj musimy pozbyć się ying-yangów z kolcami. Ale myślę, że się o tym też... w sumie przekonaliście, domyśliliście się, bo nie bez powodu jest też tutaj ta złota pięść. Ponieważ kiedy pozbędziemy się tych ying-yangów, to coś ciekawego się stanie. O właśnie, mianowicie coś takiego. Pojawią się tutaj temperówki jako platformy. Zbierzemy literkę P. I myk. Kolejna klateczka. Teraz trzeba będzie się spróbować powiększyć. Ale to nie lada wyzwanie. Teraz się znowu zmniejszamy. Okej. Gitara siema, jest dobrze. Tutaj niestety nie zdradzę moich żadnych wspomnień z dzieciństwa. Bo szczerze nie za bardzo pamiętam, czy w tej sekcji dawaliśmy sobie radę. Zapewne tak, aczkolwiek nie mam tutaj pewności 100%. Dobra, udało się zrzucić. Okej, 5 klatek. Jest jeszcze jedna. Więc mamy spokojnie 100% zrobione tutaj. Okej. Jeszcze oczywiście nie będę mówił, że poziom przeszedłem bezproblemowo, bo zostaje nam jeszcze konfrontacja z bossem. Tja, tutaj będziemy mieli pokaz naszego bossa, który będzie towarzyszył nam w Picture City. W tym bardzo pięknym świecie, swoją drogą. Bardzo łatwym. Nie żebym się czepiał. O! Fuck. Wiem, że jest tutaj możliwość zdobycia ukrytego życia. Zastanawiam się, jak to zrobić. Bo kiedyś pamiętałem, jak to zrobić, ale teraz niestety zapomniałem. O nie, 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 nie. Okej. Ty wracaj tutaj. Jest życie, dobra. Mamy to. Okej, udało się.
Teraz... Oj, 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 oj. Dobra. Mamy to, mamy klatkę. Okej. Dobra. Jest, wszystko mamy. Eraser Plains jest zrobione na 100%. Teraz tylko dostać się do rundy bonusowej i będzie tyle. I będzie wsio. Dobra, pyk. Easy, man. Dobra, mogę powiedzieć, Eraser Plains jako poziom jest mega łatwy. Zobaczymy, jak tylko teraz boss nam pójdzie. Trochę się cykam, nie powiem, że nie. Bo za dzieciaka to ten boss to był dla mnie mega koszmar. Ogólnie dwie walki z Space Mamą, znaczy Space Mamą. Technicznie to pierwsza konfrontacja to będzie Viking Mama. Bo w końcu ma kostium Viking, Vikinga. Ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Może Picture City wyjątkowo pójdzie mi lepiej niż pozostałe światy. Co byłbym w sumie nawet zdziwiony, gdyby tak się stało. Dobra, jest. Mamy to. Runda bonusowa. Mamy tylko dwie próby. Jeżeli teraz... I w następnej próbie mi się nie uda, to dupa będzie. Dupa zbita. Więc biegniemy, czym prędzej. Jak byłem mały i grałem w wersję PS1, to ja zawsze pomijałem tę rundę bonusową, bo albo mi nie starczyło Tinksów, albo po prostu nigdy nie pamiętałem, że ona jest tutaj na dole. Co jest dosyć zaskakujące. Dobra. Easy, man. W wersji oczywiście na Sega Saturn byłby inny ekran perfektu, to samo w wersji PC, gdzie Rayman po prostu by trzymał statuetkę ze swoim życiem i by po prostu krzyczał PERFECT! Szkoda, że wersja PC jest taką jedyną wersją, która ma takie właśnie ekstra rzeczy. Ciekaw jestem, dlaczego w wersji na PS1 czegoś takiego nie zrobili. Może im nie starczyło miejsca? Kto wie? Albo po prostu zapomnieli? Albo chcieli, żeby to wersja PC była tą wyjątkową? Teorii jest wiele. Ale dobra, czas na Viking Mamę. O mój Boże. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie mogę się tego kuźwa doczekać. O-o. Uwaga. Jeszcze tylko raz trzeba uderzyć w to wiaderko i będzie cacy. Dobra, zginął. Frajer jeden. Dobra, dawaj. Dawaj, frajerko, lecimy z koksem. Taktyka Viking Mamy jest taka, że ona ma ogólnie 6 żyć i będzie rzucała na nas sztyletami. Ale nie bądźcie zmyleni, dlatego... Bo te sztylety będą w różne strony nas atakować. Jak zresztą sami widzicie teraz na załączonym obrazku. Teraz one będą próbowały atakować miejsce, w którym stoimy. Zobaczymy, co ona teraz wymyśli. Standardowo teraz 3 poleciały w ruch. Okej. Na razie jest easy, na razie jest łatwo, ale to się zmieni za chwilę. Zobaczycie, to się za chwilę zmieni. Powtórka z rozrywki.
Mogę nawet zaryzykować, że żeśmy z kuzynem kiedyś mieli tutaj Game Overa. Ale to nawet nie chodzi o samą walkę z Viking Mamą, ale tu chodzi jakby o sekcję, gdzie trzeba się dostać do niej. Teraz wyjątkowo 5 sztyletów wystrzeliła. O Jezus Maria, co ten Rayman odwalił? Kurde, przecież się schyliłem. Czemu on wstał nagle? Dobra. I dostała w pysk. No, i co teraz wymyślisz? Ale jesteś powtarzalna, nie? W ogóle tło mi się podoba jakby tej walki. Widać, że walczymy w takim teatrze w sumie. W tle taka ładna wyspa i takie fale unoszące się. Pamiętam jak w Let's Playu Tom Bowley, kurde, sztylet go trafił pod koniec, nie? Ja miałem wtedy taką bekę z tego, to jest dosłownie taki fail życia, nie? O Jezus Maria, ale miałem z tego pompę. Pyperym. No ale dobra, to, że żeśmy przeszli Eraser Plains wcale nie oznacza, że mamy Picture City z głowy. Bo teraz czas na Pencil Pentathlon. Jeden z trudniejszych poziomów. Jestem ciekaw, czy w tym ala odcinku uda nam się przejść całe Picture City. Bo wtedy zostanie nam tylko już The Cave of Scops oraz kwatera Mr. Darka. Dobra, lecimy dalej z koksem. Pencil Pentathlon. Na razie pierwszy poziom poszedł jako tako dobrze. Okej. Dobra. Jest, dobrze. No, łatwo można tą klatkę zniszczyć, więc nie ma tutaj jakby żadnego trudu. Myk. Myk, myk i dostajemy się z powrotem. Pyk, pyk, pyk. I zium. Teraz do góry. I jedziemy. Myk, myk, myk. Tutaj w wersji PC byłaby u góry klatka. W mega chamskim miejscu położona. I teraz oczywiście musimy wytypować Ying-Yanga, który nie jest z kolcem. I tyle w zasadzie. Całe nasze zadanie. Pamiętam jak kiedyś mój kuzyn myślał, że coś tam na dole jest i niestety zginął frajer. Ale cisza nastała. To jest zaskakujące. W sumie zaskakujące i zarazem interesujące. O-o! Dobrze! Jesteśmy dalej w grze, kochani. Teraz uwaga. I myk! Dobrze! Dobra synchronizacja. Tutaj chyba po lewej stronie byłyby chyba w wersji PC kółka, które by cię zabrały do klatki. Tak przynajmniej mówię, no sięgam pamięcią. Mogę się oczywiście mylić, ale wiem, że w wersji na PC to lubili dodawać takie ekstra klatki. I ta cisza mnie mega niepokoi. Mimo, że to nie jest błąd ani nic, to jednak mnie dalej mimo co niepokoi, bo jest tutaj za cicho w tym poziomie. Fajnie byłoby, gdyby jakiś soundtrack teraz przygrywał. 35 żyć. Stosunkowo więcej niż poprzednim razem. Miałbym ich jeszcze więcej, gdyby nie durne fejle w Bandland i
W Blue Mountains. Okej. Dobra. Pozbywamy się Yin-Yangów. Okej. I teraz lecimy. Na samą górę, dokładnie tak. Okej, coś mi kurde słuchawki chciały przez chwilę spaść. Nie, ja się nie dam wydymać przez grę. Dobrze. Na razie idzie szybko, sprawnie i na temat. Nie trzeba się o nic martwić. O, eliksir nieskończonego latania. Uwaga. Tutaj wolę się trochę skupić, bo tutaj jak widzicie są wystające kolce, które są w stanie cię praktycznie na hita położyć. No może nie na hita, ale chyba nikt nie lubi tracić żyć. Tym bardziej w takiej gierce, jaką jest Rayman. To jak na lewo polecicie, nic szczególnego się nie stanie, tylko aktywujecie łowcę, który się tak z dupy pojawił. I ja wciąż uważam, że ich wygląd jest lepszy niż w Raymanie Origins. Dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. Tam u góry chyba byłoby życie. Nie, gówno, a nie życie. Halo, jak ja się stąd wydostanę teraz? A, dobra, w taki sposób. Tam nawet nie ma sensu lecieć do góry, bo tam są chociaż złota pięść, ale mam i tak ulepszoną złotą pięść, więc po co mi to? Nie widzę sensu. Ale tą to już sobie wezmę. Auć. 36 żyć. Nice. Tutaj nie ma z tego co wiem rundy bonusowej, więc nie mam o co się martwić. Gorzej byłoby, gdyby była i bym nie miał wystarczającą ilość Thingsów, ale bitch please. Już mam nawet więcej niż wystarczającą. Z moich wspomnień, jeżeli chodzi o ten poziom, to jako tako szło mi i mojemu kuzynowi dobrze. Poza tym, że nadziewaliśmy się na kolce, tak jak reprezentuję wam to tu i teraz. Ale spokojnie, bo jest jedna sekcja przed końcem Pencil Pentathlon, która jest w sumie mega gówniana. Oj, i chyba zaraz zginę. No dobra, może nie zginę. A może jednak? Są przesłanki, że mogę zginąć. Dobra, na razie idzie w miarę dobrze. Pytanie na jak długo? Dobra, zginął frajer.
Dobra, cztery klatki na razie mamy zebrane. Jest na razie dobrze. Ale to się zaraz zmieni. Spokojnie, moi drodzy. Zobaczycie zaraz sekcję, którą będziemy robić, to myślę, że podzielicie moje zdanie tutaj, że to się za chwileczkę zmieni. To tylko kwestia czasu. Dobra, jesteśmy teraz wysłani na samą górę i tutaj moc nieskończonego latania się skończyła. Swoją drogą to tamta sekcja to była ostatnia sekcja, gdzie używaliśmy mocy nieskończonego latania, ponieważ już ono w grze się nie pojawi. I tutaj oczywiście mamy troll Michela Ancela pod nazwą Noł, napisany Stinksów, a raczej ułożony Stinksów. I teraz spróbuj dostać się do tej klatki, kurde. To będzie nie lada wyzwanie. No dobra, kłamałem. Nie będzie to jakieś super wyzwanie. Ale nie powiem, że nie niepokoi mnie mój stan z żyć. W sensie punktów zdrowia oczywiście, of course. Zobaczymy. Mogę się co jedynie modlić, ale znając życie pójdzie gównianie, więc przeżegnajmy się. Bo czas na najgorszą sekcję, która powodowała u mnie rage, ból dupy i wszystko za dzieciaka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jedziemy. No, wiedziałem. Już mamy pierwszy fail w Picture City. Jeszcze raz. Czemu tak od razu nie mogłem zrobić? Znaczy mogłem, ale w sumie... Aha! Dobra. Kumam. Gra chce mi przez to powiedzieć, że hehehe, stracisz tutaj sporo żyć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, nie poszło aż tak źle. Mogło być gorzej. Na razie dwa fejle mamy w Picture City. Albo aż dwa fejle. W sumie wiecie co? Spadnijmy sobie na dół. Dokładnie tak, ponieważ tutaj lecimy do klateczki. Te tingsy tam z tyłu mnie nie obchodzą. W dupie my je mam. No, i mamy, kurde, cały pencil pentathlon zrobiony na 100%. I kurde, co tutaj oczy strzelające piorunami robią? W świecie, kurde, gdzie są kredki i tak dalej. Zawsze mnie to będzie zastanawiać. Dobra, lecimy dalej, do góry. Jest, mamy życie przy okazji. Dostałem nagrodę za moje starania. Nie, nie, nie! Ale lama! Ale lama, no nie! No... O Jezus Maria. O ja pierdziele. Jeszcze raz. Teraz za wcześnie skaczę. Ja tutaj biegać nie mam zamiaru, bo to cię łatwo może zgubić. Dobra. Kurwa, czemu on od razu odpala helikopter?
Kurwa, było tak pięknie. Ja pierdolę. Kurwa, aż pat mi strzela. Do chuja wafla. Za szybko. Miałem piękne 30 ileś życia, ale oczywiście. Oczywiście, że tak. Jak to jest, że raz udaje mi się to robić, a potem mi się nie udaje? Ktoś zna odpowiedź na to nurtujące mnie pytanie? Kurde, no dawaj! Walić końcówkę tego Pencil Pentathlon zasranego. Dobra, dawaj teraz. No, tak to powinienem zrobić. No dobra, no to tak wyglądało w sumie Pencil Pentathlon, czyli jebać ten poziom, innymi słowy, zsiepałe, równo oczywiście. I został nam ostatni poziom. Mianowicie, kurde, Space Mama Crater. O Jezus Maria. It's hej, ale przynajmniej Eraser Planes było zaliczone w bardzo ładny sposób, bez żadnych faili. Tutaj się oczywiście musiały faile zadziać. A teraz czas na Space Mama Crater. Czyli krater Space Mamy, innymi słowy. O, to jest dobra muzyka. To jest, kurde, najlepsza muzyka z Raymana jedynki. Nie ma lepszej, kurde, muzyki. No może oprócz tej takiej super zajebistej, takiej mega spokojnej. Ale to jest, kurde, poezja, a nie muzyka. Uwielbiam ten traczek. Co prawda on sporo razy leciał w wersji advance'owej, ale jest mega zajebisty. Dobra. Okej. Lecimy dalej, lecimy, 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 lecimy. No przynajmniej jestem teraz na drobie, kurde, stracone życia. Miałbym ich jeszcze więcej, ale oczywiście Pencil Pentathlon i ta zasrana sekcja z tymi ołówkami, kuźwa. Spalić na stosie, nie? Podejrzewam, że w Raymanie Redemption też to się pojawi, no bo czemu by nie? No ale... Ale no. No i to jest oczywiście w sumie... Drugi najlepszy soundtrack. Ale pierwszy to była właśnie ta poprzednia muzyka. Dobra. Trudno, nie trafiłem. Teraz zjeżdżamy w dół, bo tu jest żyćko. O ile dobrze pamiętam. I przy okazji literka P jak powers. I got the power, power. Dokładnie. Dobra, myk, 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 myk i jedziemy znowu. No, prawidłowy soundtrack oczywiście musi lecieć, no, czemu by nie?
sumie też wam zademonstruję te dwa exity, bo to jest drugi poziom i ostatni, gdzie są dwa exity. Bo już później w gierce nie ma czegoś takiego, że macie dwa exity, jeden alternatywny i drugi to po prostu drugi exit. Chociaż, będąc szczery, to w sumie te dwa exity są takie same, tylko w sumie w innych miejscach są położone. Że jednego znajdziesz wcześniej, drugiego później. Dobra. Myk. Checkpointik. Jechana z koksem. Zium! 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 Dobrze. Niestety, jeżeli chodzi o jakieś moje wspomnienia z tym poziomem związane, to tylko pamiętam tyle, że miałem w zasadzie problem ja i mój kuzyn z tą sekcją przed bossem i z samym bossem. Nie! Najgorzej! Ale fail! Dawaj do góry, dawaj do góry, dawaj do góry! Ui! Dobrze. Dobra, mamy to. To jest pierwsza klatka. Tu będzie właśnie klatka, gdzie będzie alternatywny exit, do którego oczywiście nie idziemy, bo my idziemy do tego exitu, który pojawił się na początku poziomu. Tam mogliście go zobaczyć, tam pode mną w sumie. Ten omijamy szerokim łukiem, bo to jest taki gówniany exit. Jedziemy z koksem. Dobra, literka P. Tutaj będzie jedno secret życie. O właśnie. Dobra, mam wszystko pod kontrolą. Okej. I drugie życie. Dobra. Tam chyba będzie ulepszona pięść, z tego co dobrze pamiętam. Tak, i nawet literka P. W sumie, którą wezmę. Przydałaby się oczywiście przyspieszona złota pięść, ale nie narzekam. Tam nic nie ma. No to lecimy teraz dalej z koksem. To teraz będzie tak. Ta sekcja, która będzie teraz na nas czekać. Ucieczka i chyba boss, z tego co dobrze pamiętam. Okej. Wypierdzielać ode mnie, frajerzy. No, dawaj. No. Co, temperówki nie mam zamiaru się pokazać? Wiem, że w wersji PC się tutaj coś pojawiało. Ale okej. Możemy uznać, że to tylko w wersji PC. No, i jesteśmy teraz w tym właściwym exicie. Okej.
No to teraz mamy troszeczkę burzliwy klimat. Ale to też jest w sumie fajny. Uważam, że pod tym względem klimat w tych poziomach jest mega fajny. I znowu polarna zorza w tle. W sumie. Chyba to się nazywa polarna zorza, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście mogę się mylić. Tam jakbyśmy na prawo polecieli, to chyba w wersji PC coś by było. Uff! Jezus Mario! Co to było? O Jezusie Chrystusie! No wskakuj tam! No, kurde. Już myślałem, że nie doskoczy. Tutaj będzie, wiem, że w wersji PC ekskluzywna klatka, bo po prawej, znaczy po prawej, po lewej stronie byłyby kółka, które by nas zabrały właśnie do tej klatki. Ale to tylko w wersji PC. Co jest trochę smutne. Bo to wiadomo, no... Wait. Aha. Czyli nawet stojąc w sekcji, gdzie nie ma tych pinezek, tych igieł, to i tak tracisz... Nie rozumiem trochę tej logiki, ale dobra. Może jestem za głupi po prostu na to. Spokojnie wrócimy do tej rundy bonusowej. Tu sobie życie odblokujemy, ponieważ twórcy lubią takie coś robić. W sumie soundtrack jest spoko. Teraz bym miał 34 życia. Chlip, chlip, chlip. Dobra, wracamy tam. Mamy wystarczającą ilość tinksów. Dawaj, pokazuj się. Dobra. Teraz potrzebujemy 16 tinksów zdobyć, więc let's do it. To była w sumie łatwa runda bonusowa za dzieciaka. Przynajmniej dla mnie. Może tylko końcówka tej rundy bonusowej była trochę przesrana, bo jednak tutaj trzeba było... No właśnie w taki sposób się trochę poświęcać dla tych tinksów. Ale nie była ona jakoś super trudna. O właśnie to ta końcówka była, nie? Ale tak to jak widzicie mam wystarczającą czasu, więc... Easy man, jak to mawiają. Dobra. Wypierdzielać. I lecimy dalej z koksem. Teraz do góry. A, no tutaj jeszcze trzeba. Bo tu klatka jest. W wersji PC tutaj chyba byłaby albo życie, albo literka P. Albo normalnie też klatka by tutaj była, bo mówię, czasami było tak, że twórcy lubili niektóre klatki pozamieniać w wersji PC i wersji na PS1. Stąd też niestety moje takie lekkie zamotanie się. Mówię, mógłbym ograć przed streamem z tej... Znaczy przed streamem, przed odcinkami z tej gry... wersję PC.
No ale tego nie uczyniłem, więc niestety lecę tylko z pamięciówki. Najwyżej Capybar mnie będzie tam wyjaśniał. A wiem, że pod tym względem Capybar lubi to robić, więc to tylko mu będzie, że tak powiem, sprawianie przyjemności dla niego. Dobra. Teraz jeszcze dwie sekcje tylko zostały. Już koniec Picture City jest bliski. I koniec od tego odcinka zresztą też. O, i teraz ta muzyka. Moja druga ulubiona muzyka. Ale to właśnie ta sekcja powodowała u mnie i u mojego kuzyna rage. Totalny rage. Może uda nam się dostać tam do góry, bo ominęlibyśmy... O właśnie, ominęlibyśmy właśnie taką oto sekcję. I przy okazji życie sobie ogarniemy, proszę bardzo. Widzicie? Że tak powiem, jak się gra, to się ma. Kurde. Oj, teraz full skupienie. To będzie jeszcze gorsza sekcja. Dobra, udało się za pierwszym razem. Okej. Nie! A, Jezus Maria. Co za gówno. No pewnie, wpadaj w kolce częściej, Rayman. Ty, ja widzę, że ty masz fetysz na kolce! Widzicie? Zaczyna się od innego faila, kończy się na kurde milion. Oczywiście, że tak, no bo kurde, jeden fail to już ciągnie za sobą milion faili. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Dobra. Dawaj na tą temperówkę. O, doskonale. Tam się klatka pojawia. Nice. Ale my jeszcze tam do tamtego... Bo tu jest jedno życie w sumie, które... Na które mam chrapkę. No kurde, Rayman. No... Dobrze. O to chodziło. 5 klatek. A tam nie ma życia? What? Dobra, jest. Okej. Idziemy po to życie. Nie ma tamto. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 buty gadżeta. I mamy to, kurde, o to chodziło. Ta sekcja, kurde, za dzieciaka sprawiała taki masakryczny problem, że to jest hit nad hitem. Dobra, mamy to. I teraz... Zium! Tam u góry jest ostatnia klatka. Mamy to. Mamy 100%. Picture City zaliczone na 100%. Dobra. Teraz tylko boss.
Oj, będzie grubo. Oj, będzie grubo. Jezu, jak ja nienawidziłem tej walki za dzieciaka. O mój Boże! Ale muzyka to jest fajna, to muszę przyznać. Muzyka jest mega fajna. Masz wpysk. Szmaciuro jedna. I znowu wpysk. I znowu wpysk. Jak widzicie, konfrontacja z nią może nie jest taka trudna, ale uwierzcie mi, to tylko złudzenie optyczne. Zabierzemy jej połowę HP i dopiero się rozkręci walka z nią. Uwierzcie mi, to tylko kwestia czasu. Niu! Co za frajer, czemu on użył helikopterka? Teraz ona będzie oczywiście garami spamować. Nic nowego. Dobra, tutaj oberwałem. To jeszcze aż tak źle nie jest. Szybko, 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 szybko. Dobra. I wpysk dostała. No, dawaj. Teraz będziemy oczywiście atakowali pralkę. Dobra. Cztery punkty zdrowia jej zostały. Teraz ona tylko po jednym ataku będzie spamować. No to teraz już easy walka została, tak na dobrą sprawę. Bo ona nic szczególnego nie będzie tutaj nowego pokazywała. Nie zesraj się tylko tym jednym garnkiem. Mhm. Pozdro 600 dla ciebie. No, jeszcze tylko jedno HP i ci zaraz kurde łeb wykręcę. No i po bossie, kurde, easy man. No i wróżka Betilla została porwana. Okej. Tak więc Picture City mamy oficjalnie zaliczone. Nice one. Zostaje nam tylko już The Cave of Scops oraz kwatera Mr. Darka. Ale jako bonus dla was, dla wytrwałych widzów, to pokażę wam jeszcze backtracking do Blue Mountains i wtedy będziemy już mogli później wrócić do Bandlandu oraz do The Dream Forest. Tak więc wróćmy teraz do Twilight Gulch i zdobądźmy ostatnią klatkę, która na nas czeka. Lecimy, 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 lecimy! Dobra.
Więc tu mamy oficjalny powrót już do Twilight Gulch. I teraz tak. Trzeba odmierzyć idealnie skok, żeby złapać się. Co to było? No złap się, kurde! Przed chwilą się złapałem i kurde spadłem, no. Dawaj! Kurde, no co jest? Dawaj, złap się! Dobra, jest, mamy to. Dobra, mamy to. Yeah! I w taki oto sposób Blue Mountains i Picture City mamy zaliczone na 100%. Oczywiście dla osób, które są na tym livestreamie, to pewnie będą mieli teraz bekę z moich prób przedostania się tutaj, ale osoby, które nie były na livestreamie, dostaną trochę skróconą wersję, jak udaje mi się tutaj, powiedzmy, że za pierwszym razem dostać. I w taki oto sposób zakończyliśmy i Blue Mountains, i Picture City na 100%. Zostaje nam teraz tylko The Cave of Scops, powrót do Bandland oraz The Dream Forest oraz kwatera Mr. Darka i to by było na tyle. Będziemy mieli drogę do Raymana Redemption zaliczoną. Jestem w ogóle ciekaw, ile procent mamy gierki. Zobaczymy, ile mamy procent gierki. Ciekawe, jaki progres zrobiliśmy na przestrzeni. Bo przypominam, że 42% mieliśmy przed. ...76%, nice. Ponad połowa gierki zaliczona. Okej. Dobra, mamy to. Tak więc, dla osób, które będą, powiedzmy, oglądały ten odcinek, którego zmontuję oczywiście w nocy, bo sobie zrobię kopię tego streama, to tutaj mogę się z wami pożegnać. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawie gadałem, o ile gadałem w sposób ciekawy, a nie przymulałem. Może byłem informatywny, może nie, kto wie. I co? Widzimy się w ostatnim już odcinku z Raymana jedynki w drodze do Raymana Redemption. I to by było na tyle. Elo. No dobra, no to w taki oto sposób już tutaj jest ogarnięte. To teraz mogę na spokojnie czat czytać. Na razie. Już kurde, ludzie wychodzą XD, ale ich strollowałem, nie? Ale dzień dobry. Tak to jest, kiedy kurde nie nagrasz za dnia i wiesz, i musisz teraz kurde improwizować, żeby później to nagranie ze streama zrobić jako kopię i potem to zmontować. Tak więc nieźle was trollowałem teraz, co nie?
Widzę, że tutaj Gamer jest, widzę, że tutaj Dexalion był. Elo, elo. Jeżeli kogoś nie przywitałem, o, nawet Radel wpadł. O, proszę. Radela tutaj się akurat nie spodziewałem. Cześć, Faficzek. Myślę, że się domyślasz, co sądzę o nowej masce, czyli że spoko w sumie. Nic szczególnego dla mnie. Ja zawsze siedzę, nawet jak gość dobranoc mówi. No widzisz? Teraz to będę musiał, kurde... Teraz będę musiał, wiecie, zrobić kopię tego streama i go ten... I go zmontować. Ja bym zrobił streama. W ogóle, Gamer, co sądzisz o tym Redemption? Ciekawe, czy ten... Interesujesz się tym fangamer, czy raczej cię mało co obchodzi? Raczej ludzie by oglądali, już nie przesadzaj. Bo ja się ogólnie jaram Raymanem Redemption. Mega, mega fajny fangame się zapowiada z tego. No, demówkę ograłem, to była spoko, nie? Mega, mega dobra. No. Ja gram tylko w Riptos Rage. Więc nudy. Oj tam, oj tam. Myślisz, że ludzie by nie obejrzeli Spyro? Sporo osób by obejrzało Spyro. Dawaj w ogóle też Raymana jedynkę ograj. Trzy lata się czekało, no. Trzy lata, bo gierka chyba była w 2017, nie? Zapowiedziana. W sensie ten fangame. Pamiętam, moje ulubione streamy to były czasy Velo. Były nawet spoko, ale jakoś nie darzę tych streamów jakoś super sympatią. Jakoś nie podobają mi się. A, no spoko, spoko. Xenoblade. No to jutro możliwe, że z rana, jak mi się uda, to nagram już po prostu końcówkę gry, czyli tam, wiecie, The Cave of Scops, powrót do The Bandland i The Dream Forest. A w najgorszym wypadku będziecie mieli drugi raz stream taki. Ale z rana już. Serio? Co ty dajesz? I też nagrywam LPS Gateway to Glimmer. Czyli po prostu robisz Let's Play do Spyro 2 Riptos Rage. W sumie ja wolę ten tytuł Riptos Rage, bo Gateway to Glimmer dla mnie jest taki mech trochę. Tytuł. Nie lubię jakby europejskiego tytułu. Wolę ten amerykański, czyli Riptos Rage. Zawsze lubiłem i zawsze pozostaję przy tym. Ja go znoszę. A, no widzisz. O Jezus Maria. Ale z uwagi na komentarz nie usunę. Już uploadowałem 12 odcinków Spyro Reignited. I będę miał hejt. Czemu będziesz miał hejt? Bez przesady, Gamer, co ty? Wiesz, dla ciebie może i to są dobre chwile. Ja jakoś nieszczególnie wspominam dobrze te streamy. Były dla mnie nawet takie, nawet. No i bez przesady, Gamer. Myślisz, że ludzie o takie pierdoły będą się... Wątpię w to, żeby ludzie... A jak ktoś się, nie wiem... Jak ktoś się, że tak powiem, zepnie, to troszeczkę jest dla mnie debilem, nie? Bo serio, to są dla mnie takie pierdoły, o które nie warto się nawet spinać, bo tylko pięciolatki lub dziesięciolatki się spinają od takie gówna. Może i mam takie ignoranckie podejście, ale ja uważam, że...